Mieszkańcy Borów zgłosili redakcji jaw.pl fatalny stan placu zabaw, które znajdują się w ich dzielnicy. Jeden z nich mieści się w parku przy ulicach Tetmajera i Niemcewicza, a drugi przy ulicy Tetmajera i połączony jest z siłownią oraz skateparkiem. Stan placu zabaw w parku mieszkańcy określają jako tragiczny. Cały jest popisany różnymi napisami z farby w sprayu. Wiele do życzenia według mieszkańców pozostawia zjeżdżalnia, którą określili jak z czasów PRL. Również jeden z bujaków nie jest sprawny przez brak przedniej części, za którą dziecko mogłoby się złapać. Mieszkańcy cenią sobie to miejsce ze względu na dużą liczbę drzew, która chroni ich pociechy przed słońcem, szczególnie w tak upalne dni jak teraz. Chcieliby jednak, aby ktoś w końcu odnowił ten plac zabaw, aby korzystanie z niego było przyjemne. Kawałek dalej, bo na ulicy Tetmajera znajduje się drugi plac zabaw, który połączony jest z zewnętrzną siłownią i skateparkiem, jednak i on wymaga już remontu. Część urządzeń jest zardzewiała, drewniane deski wymagają wymiany, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla dzieci. Jednak co najbardziej szokuje, to wystające druty z pajęczyny, ponieważ sznur, który je oplatał, już po prostu się przetarł. Dodatkowo na jednym i drugim placu zabaw znajduje się wiele śmieci, których nie ma kto posprzątać. Mieszkańcy dzielnicy Bory chcą, aby ktoś w końcu odnowił oba miejsca, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla bawiących się na nich dzieci, tylko przyciągały swoim wyglądem i wyposażeniem.